Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w naszym programie. Po raz pierwszy dzisiaj jesteśmy z Wami. Prograj, wygraj z nami. Nazywam się Marzena Ziarek i w tym momencie właśnie chciałabym Państwu przedstawić zasady uczestnictwa w naszym programie. Jeśli Państwo zadzwonią pod numer znajdujący się na dole ekranu, otrzymacie 6 sugerowanych liczb, które mogą Państwo wykorzystać grając w loterii. Usługa jest dostępna całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Możecie się do nas zgłaszać. Natomiast dzwoniąc w trakcie trwania naszego programu na żywo, macie Państwo dodatkowo szansę na połączenie z naszym studiem i wygrania oferowanych przez nas nagród. Tak przedstawia się tutaj regulamin, tak wyglądają zasady gry. Gdyby ktoś miał ochotę dzisiaj w trakcie tutaj naszego programu na żywo, bo jesteśmy z Państwem na żywo, włączyć się do udziału w naszej oczywiście tutaj trwającej w trakcie programu włączyć się do udziału i rozwiązać naszą zagadkę. Już zapraszam, możecie Państwo do nas się zgłaszać. O co chodzi? Może w tym momencie przybliżę tutaj naszą zagadkę. Mamy kopertę. W kopercie ukryta jest nazwa państwa. Kończy się IA, czyli dwie ostatnie litery macie Państwo podane. Należy znaleźć państwo, które kończy się właśnie tymi dwoma samogłoskami. I za poprawną odpowiedź, odpowiedź, która jest ukryta w tej kopercie, otrzymujecie Państwo gwarantowane 300 zł. Także już zapraszam chętne osoby, które chciałyby skorzystać i wziąć udział w naszej grze do kontaktowania się tutaj pod wskazany na dole ekranu numer telefonu, czyli 704-304-333. Ciekawa jestem, do kogo dzisiaj powędruje pierwsza wygrana. Drodzy widzowie, przypominam, że jesteśmy na żywo, a więc na bieżąco możecie brać udział w trakcie programu tutaj na żywo, zgłaszając się właśnie pod ten numer. A zagadka oczywiście jest już w trakcie tutaj dostępna. W kopercie mamy rozwiązanie. Przypominam, że szukamy państwa kończącego się na IA, czyli te dwie samogłoski. Kto już być może ma pierwszy pomysł, jakaś pierwsza propozycja przychodzi na myśl, to śmiało zapraszam do udziału w naszym programie. Po raz pierwszy jesteśmy z Państwem. Dzisiaj rozpoczynamy oficjalnie nasz program. Gdyby ktoś miał ochotę już w tej chwili zabrać pieniądze, no to śmiało. Myślę, że pomysły się już nasunęły. Rozpoczęliśmy program, no i w tym momencie oczywiście poszukujemy zwycięzcy. Kto ma już jakąś propozycję? Drodzy widzowie, jeżeli akurat, może akurat w tym momencie ktoś z Was, pierwsza myśl, pierwsze skojarzenie. Moim zdaniem nie ma sensu się zbyt długo zastanawiać, już można włączyć się tutaj do udziału w grze. Numer telefonu macie Państwo podany, 704-304-333, a ja czekam tutaj na naszego dzisiejszego pierwszego gracza oczywiście, bo będzie to osoba, która po raz pierwszy zawita w naszym programie, który dzisiaj oficjalnie dopiero rozpoczynaliśmy. Rozpoczęliśmy 300 zł, tyle warta jest odpowiedź z koperty. Słowo kończące, państwo, nazwa państwa kończącego się na IA. Ja już cały czas tutaj niecierpliwie czekam na osobę, która się zgłosi. Przypominam tylko, że jeżeli Państwo podacie poprawną odpowiedź, czyli ta odpowiedź, która ukryła się w tej kopercie, od razu ja zdejmuję, otwieram oficjalnie tutaj, no i oczywiście 300 zł powędruje do tej osoby, która dzisiaj u nas poda nazwę państwa, która ukryła się w naszej kopercie. Drodzy widzowie, jesteśmy po raz pierwszy dzisiaj z Wami, oficjalnie rozpoczynamy program Wygraj z nami, także zapraszam na bieżąco, cały czas oczywiście jesteśmy tutaj z Państwem na żywo i na bieżąco możecie się do nas zgłaszać, biorąc udział w naszym programie. Gdyby ktoś z Was może akurat miał tylko jedną nazwę, nie był do końca przekonany, no nazwę państwa, tak, bo chodzi oczywiście o nazwę państwa i nie był do końca przekonany, czy ta odpowiedź to jest prawidłowa, nie czekajcie, dajcie się przekonać, bo tak naprawdę odbieracie sobie szansę. Może ktoś akurat w tym momencie szybciej wybierze numer telefonu i zgłosi się do nas i poda nazwę państwa z koperty. Od razu otwieram kopertę, jeżeli to będzie prawidłowa odpowiedź, i 300 zł dla osoby, która dzisiaj zostanie naszym pierwszym zwycięzcą. Drodzy widzowie, cieszę się, że akurat to ja mam przyjemność rozpocząć nasz program i mamy już pierwszego widza. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, z kim rozmawiam? Z Arturem. Panie Arturze, jaka odpowiedź? Saint Lucia. Jeszcze raz?
Saint Lucia. Mógłby pan powtórzyć? Saint Lucia. Nie, to nie jest poprawna odpowiedź. Może powiem tak, nie chciałabym tutaj nic oczywiście podpowiadać, bo nie mogę tego robić, nie mogę nic sugerować Państwu, ale zdecydowanie odbiegamy od takich bardzo wyszukanych nazw. Może tyle akurat podpowiedzieć mogę. Czekamy na następną osobę, ale oczywiście Pan może również się zgłosić ponownie. To, że akurat nie udało się znaleźć nazwy Państwa z koperty, nie oznacza, że jeszcze raz nie będzie tutaj możliwości, żeby spróbować ponownie. Jak najbardziej można, jak najbardziej zapraszam. Czekamy na kolejną propozycję. Raz jeszcze przypomnę, bo być może ktoś z Państwa dopiero w tym momencie zaczął oglądać nasz program. W tej kopercie ukryła się nazwa Państwa. Nazwa Państwa kończąca się na I, A. Dwie ostatnie litery, dwie samogłoski mamy podane. No więc tak na tej podstawie tutaj trzeba wymyśleć tą właśnie nazwę. W tej chwili mogę zaproponować już 400 zł, także bardzo proszę, drodzy Państwo, zapraszam już kolejną osobę chętną, która chciałaby z tej naszej propozycji skorzystać. No i ciekawa jestem, komu będę mogła dzisiaj pogratulować. Po raz pierwszy, bo po raz pierwszy dzisiaj z Państwem się spotykamy. Jest mi niezmiernie miło, że to akurat właśnie ja mam przyjemność poprowadzić ten pierwszy program. Czy ktoś już może znalazł jakiś kolejny pomysł, jakaś następna propozycja się pojawiła? Jeśli tak, jest pomysł, trzeba sprawdzić, trzeba dać sobie szansę, no bo wiemy, że no w tej chwili tak naprawdę no to liczy się tutaj szybkość reakcji. Osoba, która najszybciej do nas się zgłosi, poda tę prawidłową odpowiedź. Odpowiedź z koperty, nazwa Państwa kończąca się na IA, a ja już w tej chwili płacę nie 300, 400 zł, drodzy widzowie. Tyle warta jest poprawna odpowiedź i mamy kolejną osobę. Dzień dobry. Dzień Halo. Dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Jak pani na imię? Sławek. Pan Sławek, dobrze. Panie Sławku, jaka odpowiedź? Nazwa państwa. Halo, to może będzie Belgia? Belgia? Tak. Nie, to nie jest Belgia, to nie jest Belgia, ale faktycznie to by się zgadzało, bo mogłoby być oczywiście, gdyby to była ta odpowiedź z koperty, kończy się na IA. 500 zł już, podnosimy stawkę, także drodzy widzowie, gdyby ktoś się zdecydował, to już w tym momencie prawidłowa odpowiedź z koperty warta nie 300, nie 400, ale 500 zł, także w tym momencie już widzimy dokładnie, o ile wzrosła tutaj wygrana. No i cały czas oczywiście czekamy na tę osobę, która poprawnie udzieli odpowiedzi z koperty. Zapraszam. Już dwie osoby dzisiaj tutaj miałam przyjemność powitać. Kto następny? Może do trzech razy sztuka, szanowni Państwo. Kto nie próbuje, ten nie wygrywa. Może warto dać sobie szansę, tym bardziej, że akurat jeżeli dzisiaj tutaj również jesteście Państwo z nami, macie możliwość obejrzeć nasz program. Pieniądze rozdajemy, no, wystarczy po nie sięgnąć. Wcześniej wystarczy sięgnąć po telefon. Numer macie Państwo podany 704-304-333. Cały czas szukamy słowa z koperty, które jest warte już 500 zł i chodzi oczywiście o nazwę Państwa. Jakie nazwy Państwa jeszcze oprócz Belgii znacie? No bo ta odpowiedź wiemy już padła, to nie jest prawidłowa odpowiedź, ale następna, kolejna, która... No mam nadzieję, że już będzie tą prawidłową. Także czekamy, czekamy. Ja już tak niecierpliwie tutaj nasłuchuję telefonu i jest kolejna osoba. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Z kim rozmawiam? Jakub. Panie Jakubie, bardzo mi miło. Jaką ma pan propozycję odpowiedzi? Mauretania. Mauretania. Też nie. Też nie. Już wcześniej tutaj usłyszeliśmy dwie odpowiedzi. Drodzy widzowie, ja może zapiszę, dobrze? Tak, żebyśmy tutaj się nie pogubili. Powiem tak. Jestem bardzo zaskoczona, bo no nie ukrywam, drodzy Państwo, że tak widzę, że też
szukacie bardzo wyszukanych nazw, a może właśnie, no niekoniecznie akurat trzeba aż tak daleko tutaj sięgać. Poproszę 600 zł. 600 zł, dobrze, niech będzie. Drodzy Państwo, ja cały czas oczywiście czekam tutaj na Wasze telefony, na Wasze zgłoszenia. Przypominam, że w trakcie naszego programu na żywo cały czas macie szansę, każda osoba może się do nas zgłosić, dzwoniąc pod numer, który jest widoczny tutaj na dole ekranu. I te pieniądze, które zapłacimy, to chodzi oczywiście o 500 zł, za odpowiedź z koperty, którą tutaj mamy, czyli chodzi o nazwę państwa. Była Belgia, była Mauretania i tak jak wcześniej powiedziałam, może właśnie niekoniecznie trzeba się doszukiwać takich bardzo wyszukanych, jakichś odległych państw. Drodzy Państwo, ja nic nie podpowiadam, nic nie chcę sugerować, chciałabym dobrze, ale no, niestety akurat to nie leży tutaj w mojej roli, gestii, żeby oczywiście podpowiadać, bo może być za chwilę tutaj ze strony pana reżysera jakaś reakcja, to ja mam nadzieję, że szybko zareagujecie i ta kolejna osoba, która się do nas zgłosi, będzie miała szansę dzisiaj na podanie tej prawidłowej odpowiedzi. Już czekamy, 500 zł, 704-304-333. Kolejna odpowiedź, może właśnie ta za 500 zł. Kto następny? Drodzy Państwo, ja nie ukrywam, że no, chciałabym tutaj, żebyście też w miarę szybko zareagowali, no bo jak wiemy, chodzi o pieniądze, a skoro jest możliwość wygrania drugich pieniędzy, no to myślę, że każdy chętnie skorzysta. Nie poddajemy się cały czas oczywiście czekamy, my tutaj czekamy na Państwa. Oprócz Mauretanii, kto jeszcze być może tutaj będzie miał możliwość podania innej odpowiedzi? Była Belgia, Mauretania. Czy nie znacie Państwo jakichś innych nazw państw, bo wiemy, że no jeżeli akurat te dwa wykluczamy, no to chodzi o zupełnie inne, tak? Zupełnie inną nazwę. Absolutnie nie mogę podpowiadać, nie mogę nic tutaj Państwu sugerować, no bo wiemy, że chodzi o pieniądze i to w tym momencie już naprawdę kwota wzrosła do 500 zł. I ja jestem przekonana, że no właśnie, czy do 3 razy sztuka, czy ten następny nasz tutaj widz poda tę prawidłową odpowiedź. Jest koperta, w kopercie oczywiście i mamy kolejną osobę. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, z kim rozmawiam? Z Arturem jeszcze raz. Jeszcze raz? Jeszcze raz z Arturem. Panie Arturze, no i cieszę się, tak jak mówiłam, można jeszcze ponownie się zgłosić. Trzymam kciuki, jaka odpowiedź tym razem? No może tym razem Boliwia. Boliwia. Kontynuujemy. Panie Arturze, ja w tym momencie jeszcze raz serdecznie zapraszam. Może do 3 razy sztuka, 600 zł. Dobrze, niech będzie już tutaj większa kwota. Podnosimy stawkę. Boliwia. Wszystko się zgadza, bo zobaczcie, mamy dwie litery, czyli samogłoska i A na końcu, czyli dwie ostatnie litery poszukiwanego państwa. Cały czas na bieżąco można się włączać do udziału w naszym programie, jesteśmy na żywo. Ta osoba, może ktoś właśnie w tej chwili ma jakiś zupełnie inny pomysł. Następna szansa. Ja tylko cały czas tutaj, proszę Państwa, przypominam, że jeżeli chodzi o udział w naszym programie, oczywiście zabrać pieniądze. Płacimy 600 zł osobie, która poda rozwiązanie z koperty, a w kopercie ukryła się nazwa państwa i A. Tak się kończy, tak? Co jeszcze mogłabym tutaj powiedzieć? No myślę, że chyba dokładnie tutaj wytłumaczyliśmy, na czym polega zagadka. W tej chwili to już liczy się Państwa reakcja. Mam nadzieję, że ona będzie bardzo szybka i będziemy mogli kontynuować nasze następne, oczywiście ciekawe tutaj zagadki, które dla Was przygotowaliśmy. Po raz pierwszy dzisiaj w naszym programie Wygraj z nami proponujemy pieniądze, a więc kolejna osoba, która zawita tutaj za moment w studio, będzie miała szansę właśnie na zabranie tych pieniędzy. Ja cały czas czekam. Drodzy Państwo, wykluczyliśmy już takie trudne też wcześniej odpowiedzi tutaj padły. Na pewno nie Mauretania, na pewno nie Boliwia. Co jeszcze? Jakieś pomysły?
Czy tylko te dwa państwa akurat przychodzą wam na myśl? Jeśli nie ma pomysłu, ja zawsze mówię, można się podeprzeć tutaj, również skorzystać z pomocy, tak? Można zajrzeć do atlasu geograficznego, można zapytać domowników, może akurat żona, siostra, koleżanka, wspólnie oglądacie program, nagrodą też się można podzielić później. Także kto następny? Drodzy Państwo, ja byłam przekonana, że jak tutaj rozpoczniemy, to błyskawicznie ta zagadka zostanie rozwiązana. Nawet nie przypuszczałam, że jeszcze ta zagadka tutaj będzie w trakcie, bo nadal nie usłyszałam tej poprawnej odpowiedzi, za którą mogę oddać pieniądze. A w tym momencie do zabrania 600 zł. I jest kolejny widz. Dzień dobry. Słucham. Witam serdecznie. Z kim rozmawiam? Słucham. Dzień dobry pani. Program Wygraj z nami. Jaka odpowiedź? Słucham panią. Słuchamy. Tak cicho. Ja panią cały czas słyszę. Poproszę o nazwę państwa. Austria. Austria. No nie Austria, nie Austria. 700 zł w międzyczasie, dobrze? Niech będzie. Austria zapisuje, czyli jeszcze nie to, proszę państwa, jeszcze nie Austria, ale wszystko by się zgadzało, bo mamy oczywiście dwie samogłoski, mamy I, mamy A. Czyli tak, na pewno wykluczamy już te trzy nazwy, które usłyszałam, natomiast taka tylko moja dosyć tutaj taka subtelna prośba, żebyście państwo w momencie, jak akurat zostaniecie połączeni ze studiem, wyciszyć telewizor, dobrze? Żeby tak nie było takiej sytuacji jak właśnie przed chwilą. Kolejna szansa dla kolejnej osoby, która zdecyduje się w tej chwili do nas zgłosić i podać nazwę. Nazwa w kopercie, chodzi o nazwę państwa, czyli Nie będzie to ani Mauretania, ani Boliwia, ani Austria. Czekamy na kolejną odpowiedź. Program na żywo dzisiaj po raz pierwszy jesteśmy z państwem, po raz pierwszy się spotykamy. Ja jestem przekonana, może właśnie tym razem się uda. Dzień dobry. Dzień Halo. Dobry. Witam panią, z kim rozmawiam? Adrian. Pan Adrian. Nie wiem, dlaczego pani, wydawało mi się po głosie. Poproszę o odpowiedź, panie Adrianie. Albania. Albania. Dobry pomysł, ale jeszcze nie z koperty. Jeszcze nie z koperty. Poproszę o 800 zł w tej chwili. 800 zł, dobrze? Ja zapisuję. Albania. I szukamy dalej. Mauretania, Boliwia, Austria, Albania. Te wszystkie odpowiedzi, które państwo podaliście, oczywiście już przybliżają nas do tej prawidłowej. Natomiast to jeszcze nie to. Jeszcze nie to. 800 zł, już zwróćcie państwo uwagę, w międzyczasie jak ta kwota wzrosła. W międzyczasie jak podnieśliśmy tutaj kwotę wygranej. Nadal jeszcze nie usłyszałam prawidłowej odpowiedzi, a więc bardzo chciałabym i życzyłabym już również komuś z was, żeby te pieniądze znalazły dzisiaj naszego zwycięzcę. Pierwszego zwycięzcę w programie Wygraj z nami, bo dzisiaj po raz pierwszy akurat mamy okazję się zobaczyć. Drodzy widzowie, jest nadarzająca się ku temu okazja. Kto chciałby skorzystać, to zapraszam. Ten numer telefonu, który cały czas jest widoczny na dole ekranu, to jest numer, który połączy państwa ze studiem. Jestem przekonana, że dosłownie za kilka tutaj może minut, może kilkanaście sekund padnie ta prawidłowa odpowiedź. Ja trzymam kciuki tutaj oczywiście za wszystkich naszych chętnych dzisiaj, chętnych państwa. Nie poddajemy się. Nie poddajemy się. Ja wiem, że może ktoś z was już ma przygotowany pomysł. Jeszcze się państwo wahacie, ale jest kolejna osoba. Dzień dobry. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak panu na imię? Radosław. Panie Radosławie, trzymam kciuki, jaka odpowiedź? Tanzania. Jeszcze raz? Tanzania. Tanzania. Tanzania, no zgadza się, jest i A na końcu. Natomiast to nie jest jeszcze odpowiedź z koperty. Zapisuję, nie Tanzania. Nie Tanzania.
Pięć odpowiedzi i nadal jeszcze nie znamy tej prawidłowej. Proszę Państwa, ja przyznam szczerze, że ja też nie wiem, co jest w tej kopercie. Dzisiaj nasz reżyser powiedział, że mogę z Państwem również tutaj się domyślać. Poproszę o 1000 zł w takim razie, dobrze? Uda się tutaj podnieść tę kwotę, jest zgoda. Są pieniądze do zabrania, zagadka nadal pozostaje bez rozwiązania. Drodzy Państwo, nawet mi się zrymowało. No proszę. 704-300-4333. Mauretania, Boliwia, Austria, Albania, Tanzania. Nadal jeszcze nikt nie podał tej prawidłowej odpowiedzi. Jesteśmy o krok. Na bieżąco oczywiście tutaj każdy z Was ma szansę. Każda pełnoletnia osoba, która weźmie udział w naszym programie, może zabrać pieniądze, ale zapraszamy tylko widzów dorosłych. Także dzieci mogą pomagać, ale no niestety tutaj głosu w naszym programie nie mają, ale mogą podpowiedzieć, tak? Może ktoś z rodziców akurat będzie chciał również sprawdzić tutaj swoją szansę. 1000 zł czeka, a ja nadal jeszcze nie usłyszałam tej prawidłowej odpowiedzi. Drodzy Państwo, ja wiem, że tutaj również pogoda sprzyja. Być może wszyscy zaoferowani tym, że w końcu już mamy prawie, prawda, można powiedzieć lato. Może wiele osób też w tej chwili nie jest w domu, wybrały się na spacer, czy też korzystają, prawda, z uroków tego pierwszego pojawiającego się słońca. To ja jestem przekonana, że tym bardziej akurat Tobie zwiększamy szansę. Kto skorzysta? Jeszcze przez chwilę czekamy, nadal czekamy, nadal chciałabym również, żeby ktoś z Was w tym momencie no, zabrał te pieniądze, bo jest o co walczyć, 1000 zł, tyle proponujemy. To są naprawdę dobre pieniądze, chociażby jeden telefon, jedna odpowiedź, no i kto akurat będzie tutaj miał możliwość, żeby zabrać 1000 zł. I A, dwie ostatnie litery, nazwa Państwa ukryta w kopercie i czy to będzie Twoja odpowiedź? Kto następny, drodzy Państwo, to jest naprawdę... Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Znajomy głos, Pan już chyba dzisiaj u nas był. Tak, Artur. No właśnie, Panie Arturze, cieszę się, że ponownie się słyszymy. Trzymam raz jeszcze kciuki. Jaka odpowiedź? Liberia. Liberia. Panie Arturze, nie, to nie jest jeszcze Liberia. To nie jest Liberia, ale ja cieszę się, że Pan próbuje. Cieszę się, że Pan próbuje. Jak widać, drodzy Państwo, jak słychać zresztą, nie trudno się dostać na antenę naszego programu. Także Pan Artur trzykrotnie spróbował. Może ta czwarta odpowiedź to będzie właśnie ta, którą akurat mamy w kopercie. Następna szansa, następna odpowiedź do ostatniej chwili. Nie poddajecie się, moi drodzy, bo ja wiem, że czasami no, bywają takie akurat zagadki, kiedy potrzebujecie jednak czasu na to, żeby przez chwilę się zastanowić i pomyśleć, zanim się włączycie do gry. Natomiast w tym przypadku nie sugerowałabym tutaj, żeby zbyt długo czekać, zwlekać. Jest pomysł. Przychodzi Państwu na myśl odpowiedź. Nazwa Państwa kończąca się na IA. Dajcie się przekonać. Może to jest właśnie ta odpowiedź, na którą ja czekam w tej chwili. 1000 zł również nadal jeszcze oferujemy za tę prawidłową odpowiedź z koperty. Kto chciałby się zgłosić do nas, serdecznie zapraszam. Przypominam, że jesteśmy oczywiście z Państwem na żywo i każda osoba ma szansę. Zobaczmy te zagadki, te odpowiedzi tutaj. Kolejna osoba, która w tym momencie będzie miała możliwość, jeśli padnie ta prawidłowa nazwa z koperty. Czy tylko Mauretania, Boliwia, Austria, Albania, Tanzania, Liberia, czy tylko takie nazwy Państwo znacie? Czy nikt nie ma jakiegoś innego kolejnego pomysłu? Ja jestem przekonana, że no, chyba są jeszcze inne, prawda?
Też za dużo tutaj również nie mogę Państwu zdradzać żadnych podpowiedzi, bo no niestety, ale akurat w tym przypadku to nie ja mam szansę wygrać pieniądze, tylko Wy macie. W tym momencie usłyszeliśmy już dotychczas 6 odpowiedzi. Żadna z nich nie była odpowiedzią z koperty. Ja nadal czekam. Drodzy Państwo, nadal jeszcze nie usłyszałam tej odpowiedzi, która ukryła się w kopercie. Ale może tym razem się uda. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak Panu na imię? Janusz. Panie Januszu, no to może Pan akurat będzie tym naszym dzisiejszym zwycięzcą. Trzymam kciuki, poproszę o odpowiedź. Dania. Dania. To nie jest Dania, ale wszystko by się zgadzało, bo faktycznie akurat Dania, ta nazwa jeszcze nie padła. Wszystko się zgadza, ale cieszę się, że akurat również akurat pan Janusz tutaj poszedł takim tropem, gdzie podał taką, no do, myślę, że nazwa Dania, mi akurat pierwsze skojarzenie, które się nasunęło. Jest dobrze, proszę Państwa, bo już wykluczyliśmy w tej chwili 7 państw, czyli zawężamy krąg poszukiwań, już jest coraz bliżej. Ja przypominam, że nasz program już w trakcie, jesteśmy już tutaj kilkanaście minut i nadal jeszcze tej prawidłowej odpowiedzi nie usłyszałam, a więc kolejna nasza tutaj osoba, która się zgłosi, być może właśnie uda się odkryć kopertę, odkryć nazwę koperty. Mauretania, Boliwia, Austria, Albania, Tanzania, Liberia, Dania. Czego jeszcze dotychczas nie usłyszeliśmy? Szanowni Państwo, ja tutaj akurat nasłuchuję też, wiem, że po drugiej stronie tam w naszym centrum dowodzenia nasi koledzy też szukają, bo no nie ukrywam, koperta owiana tajemnicą, ja nie miałam możliwości, żeby wcześniej też tam zajrzeć, to dopiero w momencie, jak ta odpowiedź tutaj się pojawi, prawidłowa nazwa Państwa, wówczas oficjalnie tutaj nastąpi otwarcie koperty, żebyście Państwo mogli zobaczyć, kto zabierze 1000 zł. Ten zwycięzca to, no, chciałabym, żeby już się tutaj pojawił, chociażby z tego względu, że to jest dzisiaj pierwsze wydanie naszego programu Wygraj z nami, dlatego zależałoby mi, żeby jak najwięcej tych zwycięzców dzisiaj było. Czy Państwo pomożecie? Kobieta prosi, nie wypada odmawiać. Nadal jeszcze nikt nie podał tej właśnie odpowiedzi z koperty, a nazwa Państwa kończąca się na IA. Kto zdąży jeszcze się tutaj zgłosić w międzyczasie i spróbować swoich sił, podjąć to wyzwanie. Za prawidłowe rozwiązanie płacimy już w tym momencie 1000 zł. Numery telefonów Państwo znacie. Słowo, które się ukryło w kopercie, wiemy, że jest to nazwa Państwa. Dwie ostatnie litery IA, przy czym nadal jeszcze nikt z tych osób, które dzisiaj miałam przyjemność powitać, z tych osób, które podały odpowiedzi, jeszcze żadna z nich nie była prawidłowa. No więc dalej czekamy. Czekamy, proszę Państwa, bo to jeszcze nie wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam, a więc mam nadzieję, że tak dzisiaj oficjalnie rozpoczynając, uda nam się również wywołać tutaj radość wśród Was, wśród tych osób, które dołączą do grona naszych dzisiejszych zwycięzców. Wygraj z nami program po raz pierwszy. Dzisiaj jesteśmy. No i bardzo bym również, no ja też była zadowolona, gdyby akurat to właśnie dzięki mnie jak najwięcej osób dzisiaj w naszym programie wygrało. Proszę Państwa, cisza zapanowała w moim studio. Jakoś tak widzę, że taka dłuższa przerwa, czy nikt akurat tam po drugiej stronie o tej porze nie jest w domu, nikt z Państwa nie ma jakiegoś kolejnego pomysłu, który mógłby pasować do tej naszej zagadki. A jednak ktoś jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry, słychać nas? Dzień dobry, czy ktoś jest tam po drugiej stronie?
Halo. Halo, czy słyszymy się? Halo, dzień dobry, program Wygraj z nami. Poproszę o odpowiedź. 3, 2, 1. Proszę Państwa, program na żywo, nie możemy czekać. Bardzo proszę, raz jeszcze. Ja wiem, że osoby, które być może po raz pierwszy akurat biorą udział w naszym programie, jeżeli Państwo się zgłaszacie, jeżeli wybieracie numer, proszę przyciszyć dźwięk, jeżeli chodzi o telewizor, tak? Żebyście Państwo nie wsłuchiwali się to, co do Was mówię w tym momencie, tylko jak rozmawiamy, to przez telefon, dobrze? Tak, żeby nie było właśnie takiej sytuacji, bo kilka sekund może być tutaj takiej między nami różnicy, tak, czasowej. Także jak już ktoś się decyduje, wybiera numer telefonu, to proszę o tutaj również czujności. Wsłuchujemy się w słuchawkę, tak? 1000 złotych czeka. Jeszcze nadal nikt nie podał tej odpowiedzi z koperty, a wiemy, że nie chodzi o Mauretanię, nie chodzi o Boliwię, nie chodzi o Austrię, Albanię, Tanzanię, Liberię, ani o Danię. Następna osoba. Drodzy Państwo, ja tylko przypominam, że jesteśmy na żywo i każdy z Was może tutaj oczywiście wziąć udział. Osoby pełnoletnie, takie osoby mają szansę wygrać pieniądze, bo tylko osobom dorosłym akurat możemy wypłacać nagrody pieniężne. To czekamy. Zapraszamy te wszystkie panie, panowie, którzy akurat dzisiaj są gośćmi tutaj w naszym programie. Przypominam tylko, że jesteśmy na żywo i na bieżąco oczywiście każdy z Was może się włączyć do udziału w naszym dzisiejszym programie. Po raz pierwszy do wygrania pieniądze i po raz pierwszy jesteśmy akurat i jest kolejny widz. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Proszę Państwa, takich sytuacji ja nie chcę tutaj w naszym studio. Ktoś właśnie w tym momencie stracił szansę. No niestety, ale akurat to jest dosyć, powiem, dla mnie przykre, bo akurat jeżeli już udało się trafić do studia, mam nadzieję, że tym razem nie będzie takiej sytuacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, jak Pani na imię? Teresa. Pani Tereso, to w takim razie jaka odpowiedź w kopercie? Norwegia. Norwegia. Pasująca odpowiedź do zagadki, ale jeszcze nie z koperty. Nie jest to Norwegia. Zapisuję, nie Norwegia. Szanowni Państwo, i kolejna szansa, kolejna osoba, która w tej chwili właśnie wykorzystała tutaj swoją obecność w naszym programie. Ja w tej chwili również powiem tak. Mamy wykluczonych już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem odpowiedzi, osiem państw. Te osoby, które były dobre w geografii. Ile tych państw jeszcze macie? Znacie? Kończących się tymi dwoma samogłoskami. I A. Ile osób jeszcze, które być może spróbowały wrócić ponownie, bo zawężamy krąg poszukiwań. Zawężamy tutaj oczywiście już odpowiedź, bo być może ona właśnie za chwilę się pojawi. Kto miałby szansę jeszcze dzisiaj ponownie tutaj trafić do studia, to również te pieniądze cały czas czekają. Jak Wam się wydaje, co tam w tej kopercie mogli ukryć tutaj nasi reżyserzy? Byliśmy dzisiaj, proszę Państwa, taka wycieczka krajoznawcza w Mauretanii, w Boliwii, w Austrii, w Albanii, w Tanzanii, w Liberii, w Danii, w Norwegii. No można powiedzieć, już pół świata zwiedziliśmy wspólnie, ale nadal jeszcze nie trafiliśmy do państwa, które jest Wam znane. Ja wiem, że czasami tak szukamy, kombinujemy, nawet rozwiązując krzyżówki, prawda? Chwila uwagi, skupienia. Jest pomysł, jest myśl, od razu wystarczy tutaj do nas się zgłosić. Jak widać, jak słychać zresztą, dzisiaj na przykład pan Artur był trzykrotnie. Zapraszam ponownie, bo nadal oczywiście zagadka jeszcze nie została rozwiązana, także nadal czekamy na tę prawidłową odpowiedź z koperty. Ja mogę Państwu tylko zdradzić, że
no, jesteśmy o krok. Jesteśmy o krok. I znowu cisza, ta, proszę Państwa, martwa cisza w studio mnie bardzo niepokoi, ani muzyki, ani telefonu. Co to oznacza? Proszę Państwa, tyle nazw Państw już tutaj usłyszałam dzisiaj. Cały czas oczywiście możecie sobie zerkać na tablicę, żeby ktoś przypadkiem nie powtórzył ponownie tej samej nazwy. Natomiast dotychczas jeszcze żadna odpowiedź się nie pojawiła, która byłaby tą z koperty, bo za tą tylko mogę zapłacić dzisiaj. Kto kolejny? Proszę Państwa, ja tak sobie tutaj stoję, czekam. No, powiem też, że tak z Wami razem się zastanawiam, bo tak jak wcześniej wspomniałam jeszcze, ja również tej odpowiedzi tutaj nie poznałam, bo akurat nie wiem, co tam w tej kopercie się ukryło. Natomiast biorąc pod uwagę tutaj wskazówki naszego reżysera, halo, dzień dobry. Dzień dobry, halo. Halo, dzień dobry. Halo? Czy słyszymy się? Dzień dobry, program Wygraj z Nami, poproszę o odpowiedź. Czy ktoś tam jest po drugiej stronie? Halo? Dzień dobry, halo? 3, 2, 1. Ja w tej chwili, raz jeszcze, dobrze, zwracam się tutaj do Państwa z prośbą, ponieważ wiem, że to jest akurat trzecia osoba, która dzisiaj próbowała się z nami połączyć i akurat w międzyczasie również nie doczekałam się odpowiedzi. W związku z tym, że jest to program na żywo, w związku z tym, żeby nie blokować również szansy kolejnym widzom, ja również liczę na Państwa tutaj reakcji od razu. A tak jak wspominałam, może raz jeszcze przypomnę, jeżeli Państwo się decydujecie i zgłaszacie, proszę Was o to, żebyście rozmawiali z nami przez telefon, tak? Czyli nie rozmawiamy, nie słuchamy tego, co ja do Was mówię tutaj w trakcie, nie wpatrujecie się w telewizor, tylko skupiamy się na rozmowie telefonicznej. Bo już 3 osoby dzisiaj straciły szansę. A szkoda by było, żeby ktoś inny akurat zabrał te pieniądze, bo wydaje mi się, że akurat nagroda jest dosyć kusząca. 1000 zł. Tak na dobry tutaj... Na dobre rozpoczęcie weekendu, przed weekendem, no myślę, że od razu również humor się poprawi, taki szybki zastrzyk gotówki do naszego budżetu. A co do tak naprawdę samej odpowiedzi, no to chyba myślę, że każdy z Was jest na tyle, że tak powiem, tutaj sprytny, że znajdzie jeszcze kolejną nazwę Państwa pasującą do naszej zagadki. Nie pozwólcie, drodzy Państwo, żebym ja tutaj dłużej czekała. Dzisiaj tak w takim nastroju podekscytowana przyszłam do studia. Mówię, że kilka osób, co najmniej 4-5 zwycięzców musi się pojawić i mamy kolejną osobę. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, z kim rozmawiam? Sylwester. Sylwester, proszę Pana, to w takim razie jak Pan myśli, co w tej kopercie ukryłam? Armenia. Armenia? Jeszcze raz? Armenia. Armenia. Proszę Pana, nie jest to Armenia. Somalia. Nie będę przedłużała tej zagadki z tego względu, że dotychczas nie doczekałam się odpowiedzi, dlatego może już, no chyba raczej nie będziemy tego przedłużać, dobrze? Kolejna zagadka. Czy możemy już rozpocząć? Proszę Państwa, widzicie tutaj obrazek. Na obrazku w zasadzie mamy 16 obrazków. Na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie, ale nie są. Nie są. Od razu powiem, jest jedna znacząca różnica.
I tę różnicę pomiędzy tymi obrazkami należy odnaleźć. No, mam nadzieję, że tym razem będzie łatwiej, mam nadzieję, że tym razem będzie prościej i akurat w tym przypadku te osoby, które miały problem akurat ze znalezieniem odpowiedzi w naszej wcześniejszej tutaj, do wcześniejszej zagadki, tym razem ten stopień trudności jest już niższy. Czyli tak, no mamy taką uśmiechniętą, prawda, żabę tutaj, za którą płacę 50 zł za odnalezienie tej, która jest inna, bo chodzi oczywiście o obrazek, który różni się od tych pozostałych. Także zagadka dla osób spostrzegawczych, zagadka dla osób, które jednak no, mają takie, prawda, bystre oko, bo na taką osobę tutaj w tej chwili czekamy. Ja tak sobie, proszę Państwa, pozwolę zerknąć razem z Wami, bo nie ukrywam też, że ja nie znam rozwiązania, czyli w trakcie programu również razem z Państwem szukam. Tak tutaj zadecydował nasz reżyser, mówi, myślę, że akurat razem z widzami będzie raźniej. No dlaczego nie? No to w takim razie przyjrzyjmy się powtórnie. Zobaczcie, czyli tak, na numer 1, 2, 3, 4, w tym momencie szukamy w pionie czy w poziomie, jak Państwo wolicie. No ja tak sobie tutaj przyglądam się z Wami, nie powiem, nie widzę jeszcze tej akurat różnicy, ale może ona, no właśnie ktoś już znalazł, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, z kim rozmawiam? Arturem. Pan Artur, no i brawo, kolejny raz się tutaj słyszymy. To jaka to będzie odpowiedź? Który obrazek? B jak Bianka 2. Jeszcze raz poproszę. B jak Bianka 2. B jak Barbara numer 2. Sprawdźmy. Panie Arturze. Kłaniam się nisko, gratuluję, 50 zł należy do Pana. No i cieszę się, że tym razem się chociaż udało, że właśnie w tej chwili w końcu pojawił się tutaj nasz pierwszy zwycięzca, pan Artur. No i jak widać, konsekwentnie, do celu, tak? Trzy razy się nie udało, ale za czwartym razem się udało. 50 zł wysyłamy. Następna zagadka, jak również Państwo widzicie, że ponownie oczywiście chodzi o różnicę. Ponownie mamy obrazki. Ponownie możecie Państwo tutaj już sobie od razu jest już kolejna osoba. Dzień dobry. Dzień dobry. Z kim rozmawiam? Anna. Pani Aniu, to w takim razie no, ja czekam na odpowiedź. Bardzo szybka reakcja. Który obrazek? C jak czekolada 4. C jak Cecylia 4. Pani Aniu, jest Pani dzisiaj naszym drugim zwycięzcą. 50 zł, gratuluję. Poproszę o większą tutaj nagrodę, dobrze? Bo dwie osoby już dzisiaj zabrały pieniądze, czyli w tym momencie myślę, że warto podnieść tutaj tę kwotę. 100 zł, tak? Czyli 100 zł w tym momencie proponujemy i drodzy widzowie, ależ nam się tutaj pojawiło dużo tych obrazków. No dobrze, czyli tak, teraz tutaj sobie będziemy patrzeć. No teraz jest, powiem tak, trudniej zdecydowanie, bo te obrazki się ruszają, proszę Państwa, a mamy tak, 12 obrazków widzimy w poziomie i tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć w pionie. Skoro jest trudniej, no to ja uważam, że kwota też powinna być zdecydowanie większa. Tam w centrum dowodzenia uda się poprosić o podwyżkę. 200, no dobrze, no to ja nie mam nic przeciwko. 50 obrazków, proszę Państwa. 200 zł w tej chwili i tym razem trzy różnice trzeba znaleźć. Skoro trzy różnice, no to może warto by było również podnieść kwotę. No właśnie, właśnie, że tutaj pan reżyser również, że tak powiem, czyta w moich myślach. Skoro trzy różnice, no to kwota musi być większa, 300 zł w tej chwili. No i zobaczmy teraz, przyjrzyjmy się również, ja z Wami tutaj popatrzę, drodzy Państwo, który to mógłby być obrazek. Ja tak zerkam sobie i no ja nie ukrywam, że aż taka spostrzegawcza to nie jestem. Tutaj wcześniej Pani Ania
błyskawicznie wręcz rozwiązała poprzednią zagadkę. Nie ukrywam, jestem pełna podziwu, bo faktycznie akurat takie zagadki, w których szukamy takich drobnych, subtelnych różnic, one czasami mogą być wręcz nieuchwytne, nie jest łatwo. No ale jak widać, da się, bo już wcześniej tutaj dwie osoby, które się zgłosiły, zabrały pieniądze. W tej chwili 300 zł proponujemy, a więc ta następna osoba, która się do nas zgłosi, może będzie to ponownie tutaj już ktoś, kto z Państwa dzisiaj wygrał. Był Pan Artur, był Pani Ania. Też zapraszam ponownie. Możecie Państwo spróbować, bo to, że akurat w trakcie jednej zagadki zabraliście pieniądze, to wcale nie oznacza, że nie możecie ponownie. Trzy różnice. Ciężko jest. Jest ciężko. A może dwie, gdybyśmy tak tutaj zmniejszyli stopień trudności. Czy to by nam coś tutaj pomogło? Dokładnie właśnie chodzi tak, żeby, no ja bym nie chciała też przedłużać, proszę Państwa, żeby jak najszybciej ktoś się włączył tutaj i zabrał te kolejne pieniądze. 300 zł, bo tyle płacimy. Czyli nie trzy, ale dwie. Ale kwota zostaje ta sama. Jesteśmy na żywo, na bieżąco cały czas możecie się Państwo do nas zgłaszać pod numer 704-304-333. Gdyby ktoś miał ochotę, to ja cały czas czekam tutaj, proszę Państwa. Wiem, że jesteście tutaj już w większym gronie z nami. Dzisiaj po raz pierwszy wydanie naszego programu Wygraj z nami. Bardzo życzyłabym sobie tutaj, żeby również jak najwięcej osób dzisiaj skorzystało i zabrało pieniądze, chociażby zróbcie Państwo no mi taką przysługę, dlatego że to jest nasz pierwszy program, dlatego że akurat to ja dzisiaj miałam szansę rozpocząć, spotkać się z Wami. 300 zł, dwie różnice. Czy ktoś tam jest już, kto tak bardzo szybko tutaj spostrzegł, gdzie ta różnica się ukryła? Proszę podać literę i numer. Czyli na przykład, ja tak tylko oczywiście tutaj nie podaję odpowiedzi, żebyście Państwo się nie sugerowali, czyli na przykład 7E czy 7F. W ten sposób należy podać tę odpowiedź. Ja tylko przypomnę, drodzy Państwo, że nadal jeszcze nikt z Was tutaj nie zareagował jeszcze w tej zagadce, bo zmniejszyliśmy stopień trudności, zmniejszyliśmy tutaj z trzech różnic do dwóch różnic, bo rzeczywiście tych obrazków jest dużo, rzeczywiście jest ich tutaj więcej i jeszcze dotychczas nikt tej różnicy nie odnalazł. Ja tak cały czas przyglądam się, tak staram się po kolei, bo chyba tak jest, nie wiem, czy Państwo macie jakąś strategię akurat na rozwiązywanie tych zagadek. Jest trudniej, no co prawda tylko dwie różnice nam są potrzebne, dajmy więcej pieniędzy. Czy uda się, gdybym poprosiła o 400 zł? Cieszę się, że jesteśmy zgodni tutaj i podzielają tutaj nasi koledzy tam po drugiej stronie, którzy czuwają nad przebiegiem programu, podzielają moje tutaj zdanie. 400 zł dla osoby, która w tej chwili się zgłosi i poda tą odpowiedź tutaj w trakcie naszego programu. Jesteśmy dzisiaj po raz pierwszy program na żywo i dotychczas jeszcze nie usłyszałam tej właśnie odpowiedzi, która dotyczy obrazka. Obrazka, którego szukamy, on jeden i drugi różnią się od tych pozostałych. Szukamy, proszę Państwa, cały czas ja też szukam. No więc one się tak tutaj poruszają się, no nie jest łatwo, nie jest to najprostsze zadanie. No powiem tak szczerze, że tak patrzę, przyglądam się tutaj, oczopląsu wręcz można dostać, natomiast ja wiem, że są wśród naszych widzów osoby, które są tak bystre, tak sprytne, że potrafią wychwytywać wręcz momentalnie takie różnice. Takie zagadki wiem, że Państwo też akurat lubicie. Ostatnia szansa jeszcze przez moment, kto skorzysta.
Ostatnia szansa, drodzy widzowie. Nie ukrywam, ja jeszcze nie znalazłam tego obrazka. Nie znalazłam, nie widzę go tutaj. Ostatnia szansa, jak również jeszcze tylko, nie wiem, kilka minut możemy przeznaczyć na tą zagadkę, bo też nie chciałabym tutaj również przedłużać w nieskończoność, skoro akurat dotychczas jeszcze nikt tutaj nie wychwycił tych dwóch różnic. Poproszę o większą nagrodę, może tym zachęcimy naszych widzów. Czy uda się, może 500? Właśnie o taką kwotę chciałam tutaj prosić. Szczerze powiem, żałuję trochę, że akurat nie mam możliwości, żeby zapoznać się tutaj z tymi zagadkami na samym początku programu, bo może byłoby mi łatwiej, może mogłabym też jakoś tak tutaj Państwa naprowadzić w pewnym stopniu, ale to chyba celowo tutaj nasz reżyser zadecydował, bo mówi, ty już wiem, kilkakrotnie wcześniej, jak kiedyś mieliśmy okazję się spotkać w innych programach, no zdarzało mi się za bardzo to tutaj Państwu sugerować. Także nie podpowiem, nie mogę. I nawet nie widzę tego obrazka. Co oznacza ta syrena? Kończymy, tak? Proszę Państwa, to nie jest dobra wiadomość odnośnie tego akurat tej zagadki, bo zbliżamy się do końca tutaj i ja nadal jeszcze tej odpowiedzi nie usłyszałam do tej chwili, także no, nie chciałabym być tutaj złym prorokiem, natomiast zawsze myślę pozytywnie i zawsze w Państwa wierzę. Wierzę w Wasze tutaj możliwości. No i jestem jeszcze tutaj cały czas oczywiście pełna nadziei, że w ostatniej chwili ktoś tutaj zawita. Ty, które nie wiem jakim cudem hitami zostały. No ale nie zmienia to faktu, że oglądalność mają milionową. Zobaczcie. Całodobowo przez 7 dni w tygodniu, dzwoniąc w trakcie naszego programu. Dodatkowo jeszcze macie Państwo szansę na połączenie ze studiem i zabranie pieniędzy. 500 zł w tym momencie płacimy osobie, która wychwyci, znajdzie tę różnicę, czyli poda tę odpowiedź, która dotyczy, w tym przypadku oczywiście szukamy dwóch obrazków. Nie wiem, czy Państwo akurat może też odpowiednio się, że tak powiem, tutaj
przygotowaliście do tej zagadki. To nie jest absolutnie żadna moja podpowiedź, ale biorąc pod uwagę, że jest trudno, to ja może postaram się też tak dokładniej Państwu może zaproponować, jak można tego obrazka poszukać. Ja mam taką metodę. Nie wiem, czy Państwo akurat skorzystacie tutaj, bo może każdy z Was ma swój inny sposób, niezawodny, który mam nadzieję, że się sprawdzi. Natomiast ja sobie tak patrzę razem z Wami tutaj na tę zagadkę i powiem tak. Po kolei analizuję, czyli idąc tak od góry, tak? Na przykład tutaj patrzymy. Jedynka, patrzę od razu na dwójkę i patrzę na B. Później patrzę jedynka, patrzę na tę dwójkę, patrzę na C. Tak, żeby się tutaj nie pomieszać, czyli ja idę słupkami. Tak się przygląda. A Państwo macie jakiś inny sposób, jakąś inną może metodę? Nie mogę też przedłużać, nie mogę też przeciągać. 10 tak naprawdę chwil. 10. Zaczynamy odliczanie do końca trwania tej zagadki. 9. 8. 8 jeszcze tutaj tak naprawdę tych chwil, które pozwolą osobom się zgłosić, tym, które są zdecydowane i znalazły rozwiązanie. 7. 6. Odliczanie do końca trwania tego konkursu. 6. 5. 4. 3. 2. 3. Mnie Państwo tak szczerze mówiąc zasmuciliście, bo byłam przekonana, że zdecydowanie szybciej akurat uda się tutaj rozwiązać. 1. Ostatnia szansa na to, żeby jeszcze sięgnąć po pieniądze. 500 zł. Dzisiaj po raz pierwszy w naszym programie, bo spotykamy się po raz pierwszy z Państwem, oferujemy pieniądze, które otrzymujecie Państwo za podanie dwóch różnic, w tym przypadku pomiędzy tymi obrazkami. Ja nadal nie widzę, Awe, czy ktoś z Was już znalazł? Ostatnia szansa na to, żeby jeszcze dzisiaj skorzystać i zabrać te pieniądze. Odpowiedź. Podajecie Państwo literę i liczbę. Prawidłowa odpowiedź warta 500 zł. Te pieniądze proponujemy osobie, która poda rozwiązanie, prawidłowe rozwiązanie tego konkursu. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Poproszę o odpowiedź. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Halo. Szanowni Państwo, bardzo mi przykro, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro o tej samej godzinie. Dziękuję, do widzenia.